Budowa ostródzkiego amfiteatru trwała kilkanaście miesięcy. To kolejna wielomilionowa inwestycja w Ostródzie realizowana w ostatnich latach przez samorząd miejski przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej. Wykonawcą inwestycji jest Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane. Prace związane z jego budową powoli zbliżają się ku końcowi. Dlatego też 2 maja władze miasta postanowiły dać możliwość ostrudzianom i turystom zwiedzenia nowego obiektu kultury. Dzień otwarty po to, żeby ludzie zapoznali się z tym obiektem, ostrudzianie, bo na nich głównie tutaj mi zależało. Przede wszystkim nie będzie innej okazji specjalnie, żeby oglądać na przykład te kubaturowe miejsca w amfiteatrze, bo na koncerty będą ci ludzie pewnie przychodzić. Natomiast chodzi o to, żeby zajrzeli w każdy kąt. To, co ich ciekawi i taka jest idea, żeby się oswoili z tym amfiteatrem. Przed godziną 14 przed bramą amfiteatru ustawiły się spore kolejki. Zainteresowani przez 2 godziny mogli zobaczyć, jak wygląda miejsce warte ponad 20 milionów złotych. Bo to jest miasto turystyczne i tego nam było potrzeba. Nie mamy takiej właśnie sali, nie mamy takiego amfiteatru i w ogóle dotąd były małe takie pomieszczenia. Tym bardziej nad jeziorem. Turyści, to tak naprawdę miło się pokazać i miło te imprezy urządzać. Trudno mówić, zachwycona jestem. Jak wrażenie z amfiteatru? Wspaniałe. Trzeba przyznać, że bardzo piękne. To dobra inwestycja dla miasta? Mnie się wydaje, że tak. Już tu słyszałem takie głosy, że zazdroszczą niektórzy ludzie dla Mrągowa. No teraz Mrągowo będzie nam zazdrościć. Na mnie to ogromne wrażenie, super zrobiło. Bardzo mi się podoba jezioro w tle. Duża ilość miejsc, jestem zachwycona. Amfiteatr powstał w ramach 2 etapu zagospodarowania Jeziora Drwęckiego. Obiekt ma należeć do najnowocześniejszych w Polsce. Amfiteatr jest w całości zadaszony, co ma wydłużyć okres występów. Na widowni będzie mogło zasiąść ponad 2000 widzów. W środku to jest całe zaplecze właśnie służące temu obiektowi. Przede wszystkim to są garderoby dla artystów, to są pomieszczenia techniczne, to jest też salka kameralna, gdzie mogą się odbywać małe koncerty lub małe widowiska teatralne lub może służyć to do prób. No generalnie większość to jest pomieszczeń służących obsłudze tej podstawowej scenie, na której się znajdujemy. Obiekt zlokalizowany nad Jeziorem Drwęckim już wkrótce ma zostać oddany do użytku. Na 26 maja zaplanowano oficjalne otwarcie amfiteatru. No my mamy takie 2 imprezy. Jedna jest 24, którą zatytułowaliśmy Ostrudzianie próbują swój własny amfiteatr, a więc będą występy, krótkie występy ostródzkich grup artystycznych, taki support przed występem Eneju, znakomitego na teraz bardzo popularnego zespołu, znanego w całym kraju. To jest koncert gratisowy, darmowy. Z 26 jest oficjalne otwarcie. Tak wstępnie planujemy godzina 19, będzie to benefis czy jubileusz 50-lecia Piotra Bałtorczyka, będzie kabaret Ani Mrumru, będzie Jerzy Kryszak, będzie Tadeusz Drozda, Alosza Awdiejew, Katarzyna Jamrus, jeszcze wielu, wielu innych artystów. Bilety są już do nabycia w przedsprzedaży. Miejmy tylko nadzieję, że Ostrudzian będzie stać na bilet wart 45 zł za osobę. W puli sprzedaży jest 2000 biletów. Pozostałe 500 miejsc przewidziane jest dla zaproszonych gości.